Witajcie na kolejnym spotkaniu z biblioteką. Jak zwykle zachęcam Was do kliknięcia czerwonego przycisku subskrybuj i zasubskrybowania kanału Szkoły Polskiej w Bratysławie. W ten sposób nie przegapicie żadnych nowych treści. Teraz przejdźmy już do książki. Dziś przygotowałam dla Was książkę, o której trudno opowiadać bez jednoczesnego pokazywania jej zawartości. Poznajcie Atlas mitów Thiago de Moraesa. Pan de Moraes jest jednocześnie autorem ilustracji. Książkę wydało wydawnictwo Nasza Księgarnia. Jak głosi dopisek na okładce, znajdziecie w niej potwory, herosów i bogów oraz mapy 12 mitologicznych krain. Jest to książka raczej dla młodszych dzieci, ale nawet dorosły czytelnik będzie ją czytał ze zainteresowaniem. Stanowi wspaniałe wprowadzenie w świat mitów. Może też być świetną zachętą do pogłębienia wiedzy na ich temat po jej lekturze. Co ją wyróżnia, to to, że oprócz standardowych w naszej części świata mitów greckich, przedstawia mity jeszcze 11 innych kultur z całego globu. I tak, znajdziemy tutaj mity Indian Ameryki Północnej, azteckie, irlandzkie, Janomamów z Ameryki Południowej, Jorubów, greckie, nordyckie, słowiańskie, egipskie, hinduistyczne, japońskie i polinezyjskie. Co ważne, autor nie unika trudnych historii, takich jak na przykład zabicie przez Heraklesa swojej żony i dzieci w wyniku intryg Hery. Nie pozbawia mitów ich specyficznego charakteru, jednocześnie posługuje się językiem przystępnym, prostym. Nawet te trudne tematy potrafi przedstawić w sposób lekki, wyjaśnia bardziej zawiłe kwestie. A to ma spore znaczenie, biorąc pod uwagę, że jest to książka dla młodszego czytelnika. Oczywiście same mity może przedstawić wyłącznie w sposób skrótowy, ale zupełnie nie odbiera im to ich magii. No a te ilustracje, zresztą sami zobaczcie. Atlas mitów jest niezwykle bogato ilustrowany. Ilustracje są barwne, szczegółowe, wyraźnie akcentują najważniejsze cechy danej mitologii. Całość jest skonstruowana w ten sposób, że najpierw znajdziemy krótkie wprowadzenie w dany świat. Spójrzcie tutaj na przykład mity słowiańskie. Następnie mapę przedstawiającą wyobrażenia o jego kształcie oraz panteon bóstw. I to też jest zrobione bardzo przejrzyście, ponieważ tu mamy imiona poszczególnych bogów, one są opatrzone numerkiem, na przykład numer 1 znajdziemy tutaj, to jest Perun, bóg piorunów i wojny. Z kolei znana nam dobrze Baba Jaga, numer 11, o tu. Potem znajdziemy wybrane opowieści, te takie najbardziej znane, a na końcu istotne stworzenia czy artefakty. I każda z kultur jest przedstawiona właśnie w taki sposób. Sama książka, choć ze względu na swój rozmiar, raczej nie nadaje się do czytania w samochodzie, ma bardzo przejrzystą formę. Zaraz po spisie treści, który wygląda o tak, znajdziemy przewodnik zawierający podpowiedzi, na co zwrócić uwagę. Tu właściwie są omówione te elementy, o których opowiedziałam Wam przed chwilą. A na końcu znajdują się jeszcze wskazówki na temat wymowy co trudniejszych imion. Można więc potem zabłysnąć w towarzystwie znajomością azteckich bogów. Całość jest naprawdę przepiękna. Sami zobaczcie.
Jeśli chcecie pogłębić swoją wiedzę na temat tego, co leżało u podstaw poszczególnych kultur świata, to ta książka jest dla Was. Jeśli lubicie pobudzać swoją wyobraźnię, to również powinna znaleźć się na Waszych półkach. Serdecznie polecam. To teraz pora na związki frazeologiczne. Czarna owca. Wujek Grzesiek, ulubiony wujek Bartusia, rzadko pojawia się na rodzinnych uroczystościach. A to dlatego, że wszystkie ciotki od razu zaczynają go wypytywać, kiedy się ustatkuje. Czyli kiedy skończy studia, znajdzie pracę, ożeni się. Nigdy jednak nie opuścił urodzin Bartusia. Oho! Zawołał tata, gdy skupiona wokół tortu rodzinka usłyszała dzwonek. Idzie nasza czarna owca! Bartuś spojrzał na niego osłupiały. Czyżby jeszcze jeden prezent? Zamiast beczącego zwierzaka do pokoju wszedł wujek Grzesiek. Przepraszam za spóźnienie, wysapał. Ciotka Iwonka wymownie spojrzała na zegarek. Jak zwykle, wycedziła. Wszyscy przychodzą na czas, tylko ty nie. Wszyscy są ubrani wizytowo, dodała ciotka Danusia, a ty w dżinsach. Wszyscy kupili Bartusiowi słowniki, kontynuowała ciotka Iwonka, a ty pewnie... Wujek Grzesiek wyciągnął z torby pistolet na strzałki. A ja taki drobiazg, mruknął zawstydzony. Hurra! Bartuś aż podskoczył. Ciotka Iwonka zgromiła go wzrokiem. Uważaj, pogroziła Bartusiowi palcem, bo i ty się wyrodzisz z naszej rodziny. Czuć do kogoś mięte. Wracając ze szkoły, Bartuś natknął się, zupełnie przypadkowo, na wujka Grześka. Siedział na ławce w parku, pochłonięty rozmową z jakąś dziewczyną. Cześć, wujku! Krzyknął Bartuś, podchodząc do ławki. Cześć! Wujek Grzesiek z trudem powrócił do rzeczywistości. Znacie się? Mój siostrzeniec, Bartuś. Iga, moja koleżanka. Iga uśmiechnęła się do Bartusia i wyciągnęła do niego rękę. Bartuś nie mógł się powstrzymać. Pochylony nad dłonią Igi, obwąchiwał ją z zapałem. Co ty wyprawiasz? Wykrztusił wujek Grzesiek. Przepraszam. Zawstydził się Bartuś i popatrzył na osłupiałą Igę. Tata mówi, że wujek czuje do pani mięte, ale szczerze mówiąc, zupełnie nie wiem dlaczego. Wujek Grzesiek zrobił się czerwony jak burak. Iga parsknęła śmiechem. Naprawdę? Chichotała. To znaczy, że podkochujesz się we mnie? Jesteś pod moim urokiem? Czujesz do mnie pociąg? Mniej więcej, wymamrotał wujek Grzesiek. Ale do Bartusia to chyba czuję w tej chwili pokrzywę.